Cześć, to Basia, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałabym odpowiedzieć na pytania z Too Much Information, tak? Z tych 50 pytań wybrałam sobie 15 i teraz na nie odpowiem. Pytanie pierwsze, co masz na sobie? Więc mam jeden z moich ulubionych t-shirtów z Primarka, z tego Piotrusia Pana, to jest Don't Grow Up, It's a Trap. Myślę, że to jest prawdziwy cytat. I mam spodenki jeszcze na sobie. Pytanie numer 2. Czy byłaś zakochana? Tak, byłam raz zakochana. 3. Czy masz jakieś tatuaże? Tak, aktualnie mam jeden tatuaż. Ten. Pytanie numer 4. Ulubiona para z telewizji OTP. Więc tak, na pewno shippuję z serialu w garniturach Rachel i Mike'a. Chciałabym, żeby Harvey był z Donną. Z serialu Lucifera i The Electric Decker. Co tam jeszcze ja oglądam? Chyba trochę z serialu The Hundred shippuję Clark i Bellamy'ego. I przede wszystkim też bardzo szykowałam, ale to niestety się źle skończyło. Octavię i tego faceta z pierwszego sezonu. Nie pamiętam, jak on miał na imię. Ale jeśli ktoś oglądał, to wie, o co chodzi. I coś jeszcze? Tyle. Przynajmniej tyle pamiętam. Okay. Pytanie numer 5. Ulubiony program, serial. Programów nie oglądam, ale seriali oglądam mnóstwo, więc moje ulubione seriale to Lucifer w garniturach, The Royals, The Crown. W sumie bardzo też polubiłam Girlboss, 13 powodów dlaczego. The Hundred też w sumie teraz wczoraj skończyłam, bo to jest czwarty sezon. Jeśli tak skończę, tak nie wiadomo, o co chodzi, tak. I co, ja mam czekać ponad pół roku na nowy sezon, tak? Masakra. Czy jakieś seriale jeszcze lubię? Teen Wolfa też lubię. I też znowu czekam, aż wyjdzie, ale chyba jakoś na wakacje na teraz wyjść. Pytanie numer 6. Ulubiony zespół. Myślę, że zespołem, do którego będę miała zawsze sentyment, to będzie One Direction. Liczę na to, że oni do siebie wrócą. Więc tak, zdecydowanie One Direction. Ostatnio też znowu lubię słuchać 5 Seconds of Summer. I to chyba na tyle. 7. Coś, za czym tęsknisz? Gdybym mogła wrócić 4 lata wstecz, w sumie już prawie 5, do czasów, gdy poszłam do technikum, to byłoby coś cudownego. Bo zdecydowanie tęsknię za moim technikum. Właśnie ostatnio byliśmy razem, byłam z moim kolegą z klasy na otwarciu sezonu nawigacyjnego. Nagrałam vloga z tamtego dnia, więc możecie go sobie obejrzeć. I to było coś wspaniałego, poczuć znowu tą atmosferę tej szkoły, tego, porozmawiać z nauczycielami, opowiedzieć im, co u nas, zapytać, co u nich, no coś wspaniałego. Więc zdecydowanie tęsknię za moim technikum. Pytanie numer 8. Ulubiona piosenka. Jest tyle piosenek, które ja lubię, ale myślę, że teraz przytoczę 3 piosenki. Przede wszystkim piosenka Alphaville, Forever Young. James Arthur, Say You Won't Let Go. I piosenka... No, mam to na końcu języka. Edda Sheerana, Thinking Out Loud. Zakleję to na mojej stronie, to jest super. Pytanie numer 10. Głośna czy cicha muzyka? Myślę, że zdecydowanie głośna. Nie potrafię słuchać muzyki po cichu, zwłaszcza na słuchawkach. Po prostu, gdy wkładam słuchawki, podgłaśniam muzykę i tylko żałuję, że nie mogę dać jeszcze głośniej. Zauważyliście też, że muzyka inaczej brzmi, smakuje,
gdy słuchacie jej na słuchawkach, że wiecie, głośniki, a słuchawki, to na słuchawkach jakoś lepiej się jej słucha. Ja jakoś właśnie tak wolę. Pytanie numer 11. Ostatnia osoba, z którą rozmawiałaś, ostatnią osobą, z którą rozmawiałam, była moja siostra. Pytanie numer 12. Relacje między tobą a osobą, z którą ostatnio pisałaś. Więc osobą, z którą ostatnio pisałam, była Klaudia, moja przyjaciółka. Pytanie numer 13. Miejsce, które chcesz odwiedzić. Jest tyle miejsc, które chciałabym odwiedzić. Ostatnio bardzo mnie ciągnie, żeby odwiedzić Stany Zjednoczone, zwłaszcza Nowy Jork. I odkąd teraz niedawno wyrobiłam nowy paszport, to powiedziałam sobie, w tym paszporcie będzie wiza do Stanów. I no, mam 10 lat na to, by zrealizować ten plan. Pytanie numer 14. Ulubiony słodycz. Ja lubię tak dużo słodyczy. Ostatnio polubiłam się z takimi ciastkami z Biedronki. Żona ma takie ciastko, krem taki no orzechowy, masło orzechowe i są blane w czekoladzie. Takie w amerykańskim pudełku, w taką flagę i właśnie niby amerykańskie ciastka. Przepyszne. Gdybyście mieli kiedyś okazję znaleźć czekoladę Willy Wonki, które istnieją, aczkolwiek chyba je ostatnio wycofali, to naprawdę czekolada z kremem brulee, coś pysznego. Kolejną pyszną rzeczą, jaką jadłam, to było Oreo. Normalne Oreo, ale oblane mleczną czekoladą lub białą czekoladą. To naprawdę było tak dobre. Ja to jadłam już parę lat temu, gdy byłam w Hiszpanii. Chyba w Portugalii też to kupowałam, ale nie jestem już pewna. Też naprawdę coś pysznego. Jeśli gdzieś to znajdziecie, ale chyba wiem, że na internecie da się to normalnie kupić, spróbujcie. No i też bardzo lubię Reese's. Wiecie, te takie cupcake'i, w których macie masło orzechowe i te chyba czekoladą. Nie mogę się doczekać, aż pojadę do Anglii i kupię sobie Reese's, bo w Polsce to kosztuje fortunę. Okej, i pytanie 15. Jak długo zajmuje ci przygotowanie się rano? Żeby tak stać sobie na spokojnie, gdy jadę na zajęcia lub do pracy, to zajmuje mi 1,5 godziny. Tak na spokojnie, żeby sobie zjeść śniadanie, zrobić sobie jakąś tam poranną pielęgnację, pomalować się, coś zrobić z włosami. Teraz zwłaszcza, że są krótsze, myślę, że tak właśnie nie wiem, jak to czasowo będzie wychodziło, no bo jak miałam jeszcze do niedawna długie włosy, to rano albo tylko kucyk, albo warkocz i to się kończyło. No teraz właśnie ja zawsze uważam, że z krótszymi włosami jest więcej roboty niż z długimi, bo ja moje długie roszczę sami, na tym się kończyło często. No a teraz będę musiała je rano przystawać, żeby ładnie wyglądały. Ale myślę, że to też chwilę zajmie. Ale tak na spokojnie, żeby właśnie jak muszę właśnie zrobić pełen makijaż, wyglądać całkiem okej, no to faktycznie potrzebuję 1,5 godziny. Tak na spokojnie, nie śpiesząc się. Bo jak się śpieszę, jak muszę szybko zrobić śniadanie, dać kotom jeść, szybko zrobić makijaż, to nic nie wychodzi. Tak. A jeśli to jest jakiś luźny dzień, to nie muszę robić całego makijażu, może mieć tylko brwi i rzęsy, no to jest chwila, moment. Wiecie, jak na tym obrazku z pandą. Z pomalowanymi rzęsami i bez tuszu do rzęs. To jest ogromna różnica. No, a jeśli właśnie maluję tylko brwi i rzęsy, i tam zjem jakieś śniadanie, coś tam, szybko zrobię włosy, to 15-20 minut, coś takiego. Okej, to było 15 pytań z Too Much Information Tag. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi Wam się spodobały, dowiedzieliście się czegoś nowego o mnie, czego dotychczas nie wiedzieliście. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli wciąż nie subskrybujecie mojego kanału, możecie zrobić to teraz. Kliknijcie w dzwoneczek, dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. Linki do moich social media, do mojego Tumblera, bloga czy Instagrama znajdziecie w opisie. No i myślę, że to wszystko. Cześć!